Perspektywa Beni jest ciekawa. Kolejne testy covidowe. Benia już po testach. Domi po testach, żadna bez wyniku. Ja ty już negatywna. A to Domi negatywna, Benia czeka. Nasze dziewczyny gotowe do sesji. Piękne. Jeszcze nie gotowe, but wiązany. But wiązany, ale już prawie. A w ogóle lubicie takie foteczki, czy nie? Zależy od humoru. Nie wiem, która to jest, to nasza główna arena. Mam wrażenie, że nikt z tego nie wie. Czyli to jest nasz obiekt. No i miliard stopni. No jak dziewczyny, zimno, nie? Strasznie zimno i też mi się wydaje, że macie tyle tu powietrza, że żeby... Nie wiem, ale gdyby trzeba było powiedzieć, czego macie za dużo, to macie za dużo powietrza tu zdecydowanie. Jakiś wiatrak wieje, ale ciepło powietrze. Oj tam. Załatwiłeś, Niki, klimatyzację? Widzę. Bardzo tak nowoczesny powiew. Takie realia mamy. Mamy się adaptować. Wszystkie zespoły mają te same domy. Także... Profesjonalnie. Chyba najlepsi. Bardzo dobrze. I najwytrwalszy. Skorzystamy z takich warunków, jakie mamy i wykorzystamy je najlepiej, jak się da. Jak wam się podoba reprezentacja policjantów? Jakbyście wy się... macie pięciu do zmiany. Mogą sobie pobrać. Mogą i też mają całą drużynę prawie. Ja proponuję tych wszystkich organizatorów tutaj zaprosić, niech sobie przybiegną dwa tylko. No mi się tak wydaje. I w tych jeszcze garniturach i marynarkach, nie? Na brzuchach zapinanych. Ja też nie zapraszam serdecznie. Na Tytaniku, no. Na Tytaniku było chłodniej. One są naprawdę bardzo dzielne, bo tu serio się nie da żyć. Tu się nawet nie da siedzieć, a to dopiero trenować. I naprawdę nie przesadzam. Ciężko. Myślę, że żadna z nas nie jest przyzwyczajona do takich warunków. Upał, duszno, trenowało się troszeczkę jak w saunie, ale taką dostaliśmy salę, wykorzystaliśmy, myślę, dobrze w treningu. Jutro pierwszy mecz, więc trzeba się sfokusować na ten mecz. Dzisiaj mieliśmy pierwsze wideo, gdzieś tam personalnie wiemy, jaka jest pierwsza szóstka, jak grają Japonki, więc dzisiaj przećwiczyłyśmy taktycznie wszystko, jak to w jutrzejszym meczu ma wyglądać i myślę, że to wyglądało dobrze dzisiaj, więc jak najbardziej musimy się też przygotować oczywiście na szybką grę Japonek, co nie będzie łatwe, myślę, ale gdzieś tam obroną, wyblokami i naszym kontratakiem, dobrą zagrywką myślę, że jesteśmy w stanie zagrać dobry mecz.